Baza Niro odratowana. Wyczyszczona. Kolejny mikrorejestrator Niro. Nie wiem, czy chcę tego słuchać. Bierze się kolejny bloczek, idę szybko. Dobra, co ja tu mam? Wziąłem sobie bardzo ciekawego skilla. Zapowiada się, że pociągi ruszą, co nie? Baza Niro wyczyszczona. Lecimy dalej. Udaj się na miejsce, zapłacą za ciebie. Czyli tutaj, dość daleko, zatem trzeba się zaopatrzyć w paliwko na pewno. Ale ja jeszcze mam jedno miejsce do odwiedzenia, z racji tego, że rozdałem sobie skilla. Bardzo ciekawe miejsce, walka wręcz i mianowicie dokładnie to, co mam zaznaczone. Czyli możliwość użycia złomu do naprawy broni białej, a z racji tego, że no na chwilę obecną nie widzę możliwości używania broni palnej cały czas na masową skalę, bo naboi jest bardzo mało, także trzeba będzie się bronią białą posługiwać w głównej mierze. A żeby to robić, to trzeba ją naprawiać. Dobra, gdzie jest mój motor? Pierwo zabite. Pozbieram uszy. O! Słyszę helikopter. I ty, patrz go. Patrz. Dobra, dawaj mój motorek. 93, no to kurde, pełny bak. Niemalże. Ale sponio. Muszę pojechać do tego miejsca, gdzie był wóz strażacki i tam był toporek, który miał naprawdę mega dużo damage'u. To chyba było na górze... Nie, tutaj w lewo, okej. Okay. Tak mi się zdaje, że to było tutaj. Przynajmniej ktoś tu leży. Oh my goodness. Słabo to wygląda. Chyba będę musiał się wrócić i przespać. Nie widzę tego samochodu. Kiepsko. Dobra, pojadę drogą jeszcze raz. Ej, oni się chyba tam między sobą biją, coś mi się wydaje. Dobra, no jak dobrze pamiętam, no to ten wóz strażacki był właśnie gdzieś tutaj. Dokładnie tutaj. A teraz go nie ma. No to lipa. Przegapiłem zatem swoją szansę. Ten oręż jakże zacny. Dobra, wracam tam na tą miejscówkę. Dotankuję motor i wyruszam w trasę. Ej, a co tu się wyprawia? Jakieś światło tam po prawej jest? Kurde, szkoda. Szkoda mi tego topora, bo on naprawdę porównanie damage'u to było masakryczne. No, ale trudno. Dobra, gdzie jest to paliwko, które ja zostawiłem? Wiem gdzie.
Pierwsza sprawa to paliwo, a drugie to sen. Kurwa. Shit. Dawaj też matę. Chyba mogę coś z tego zrobić. O, jest paliwo. Ty! Paliwo się chyba zregenerowało. Ojejku, czyli ten świat się regeneruje, jak się gdzieś odjedzie dalej. Ciekawa sprawa. Właśnie tak. Kurde, to ja ledwo co przejechałem, a prawie połowę baku mi wywaliło? Ja nie wiem, czy dojadę tam, gdzie mam jechać. Get away. Dobra. Zatem jedziemy. 800 metrów. What? O krap! Ty goni mnie? Nie. Dobra, nie będę się z nim. O kurde. Mam nadzieję, że to się uda. O kurde. O kurde. Myślałem, że będzie dużo bardziej gładko. A okazuje się, że stawiają problemy. O! To jest dobry moment, żeby sprawdzić, jak się naprawia tą broń. Puh, przed chwilą miała 90. Ja pie... To jest? Jeszcze nie jest naprawiona? Nie, no jest. Okej. Okay. Dobrze przynajmniej, że tego złomu to tutaj jest naprawdę pod dostatkiem. Biorę co nieco. Kurde, jedzie coś. Puszę. No nie mam oczywiście bełtów. Elegancko. Osad z gniazd, cedrowe gałęzie, złom. Nice, te bełty naprawdę robią różnicę, tak mi się wydaje. To pozamykane. Dobra, ten samochód chyba trzeba będzie pchnąć. Zdecydowanie. Siła! Ej, nadal nie wiem, co to te znaki zapytania. On mi się teraz tam świeci, ale co z tego, jak ja tam podjadę i nic tam nie będzie. O, do tyłu, do tyłu. Wejdziemy. Moment. Już czuję, jak coś wyskakuje. Już jestem na to uczulony. Bo dwa razy mnie tak zemdliło. Przede wszystkim w pierwszym odcinku, który nagrywałem. Toporek. Nie, to ja mam... lepsiejszą broń. Nie chcę twojego toporka. Okej. Okay. Idziemy dalej. Ty, ktoś strzelił? Boże, ktoś strzela. A jak ja to robię? Patrz, co za gnój. Shit! Zmieniła mi się broń. Co za dziadostwo. Dobra jest ta mele broń, kurde, masakrycznie dobra w porównaniu do broni palnej.
Dobrze, że wziąłem tego skilla na zużywanie złomu. I teraz sobie zobaczę. Ile. Bez kitu, bez sensu. Naprawdę. Dużo, za dużo, przesadnie. Znaczy, za szybko się psuje to. Jedziemy. Hej, super feature, że można na ledwo działającym silniku sobie tak spacerować. Ile paliwa? A nie, jest tragicznie pod tym względem. Coś jest. Pewno są tutaj brudasy. Dobra, zacznę od nich. Suck it! No nawalaj to. No. Tak cię uczyłem, ziomek. Benzynka. Prawa. Kurcz. O, przynajmniej teraz mam na co zużywać to. I nie obawiam się używać broni, kurde, jak, tak jak do tej pory cały czas. A spróbuję. Prąd nie działa, no jasne. Wiadomo. Najpierw to ja chcę się dostać na górę. Panele bezpiecznikowe. Jeśli w Niro brakuje bezpieczników, możesz znaleźć je w punkcie kontrolnym Niro? Średnio to rozumiem. Ach, ja pierdolę. Przepalony bezpiecznik. Co my tu mamy? Kurde, gdzie ja teraz znajdę bezpiecznik? Nie, nie tędy. I paliwo to jedno. Dobra, najpierw zobaczmy, czy da się tutaj wejść na górę. Da się. A więc głośniki. Utylizacja głośników. To jest, kurde, mega ważna sprawa. Już się o tym przekonałem. Zły kierunek. To jest. O kurwa, jednak chodzą po tych. No nie spodziewałem się, że są w stanie wejść tutaj. Dobra, gdzie te bezpieczniki? Tam coś jest. Marzyłem. Bezpiecznik, tak. I co to? Paliwko? Czyżby? Yeah! Pięknie. Superancko. Czyli jest... No i paliwo rozumiem. Do motoru. To załatwi sprawę. I włączenia stacji Niro.
Najpierw motor. Jasne, nie? No to jazda. 80. No, wcale dużo nie zużyłem tym razem. Zapinaj, mistrzuniu. Zawsze zero. Świetnie. Ktoś słyszy. To ja chcę to wypuścić. Gdzie ta ścierwa? Patrz, gdzieś go słychać, ale nie wiadomo gdzie. Walić to. Ty, może jest po prostu tu w środku. Zaraz się okaże. Wcale bym się nie zdziwił. O tak. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Co? No i proszę. Przecież... Ja pierdzielę, przecież wyłączyłem wszystkie głośniki, a tam jest jakieś ścierwo. To go. Tam. Stój w kolejce, utrzymywaj poleceń, nie zatrzymuj się. Każdy, kto spróbuje ominąć barykady, zostanie za... Ej, jeszcze jeden gdzieś gra. Tak, to rozumiem. A to ścierwo. Dobra. Walić to, idę do środka. No wreszcie. Zamknę się. Zobaczymy co tu mamy. Uff. No. Mam nadzieję, że oni to nie wejdą do środka. O, no, jest iniektor. Nie, to apteczka, kurde, tu jest iniektor. Oby. A, iniektor Niro. To jest! Super! W co ładujemy? Skupienie? Kondycję chyba pojadę. No, kondycja jest mega ważna tutaj. Oh fuck, pootwierali drzwi. Misja wykonana. Punkt Niro przy tunelu Marion Forks. Okej. A? Sterydy. To są sterydy? Nie fajnie, że to się otworzyło. Ten kurde... Tu jest. Mam! What? Strzała. Ej, co oni na strzała schodzą? Jak to możliwe? Już się pocieszyłem. Suck it, bitches! Kolejne trofea. No. Leżeć, dziadostwo. Kurde, czyli są w stanie otworzyć drzwi sami. Lipa. Przyda się. Puszczaj! Proszę pani, proszę wrócić do swojego pojazdu. Zajmiemy się panią. Czekamy tu do 12 godzin. Mam w samochodzie dwoje chorych dzieci. Potrzebujemy... Skończyła nam się woda. Potrzebujemy tylko trochę wody. Proszę pani, musi pani wrócić do swojego pojazdu. Już! Eddie? Masz może trochę wody? Daj ją pani. Zostało nam. Daj jej wodę! Dziękuję. Dobrze. Proszę wrócić do pojazdu. Dobrze. Niedługo przepuścimy kolejne osoby. Proszę. Dziękuję. Przepraszam. Strasznie przepraszam. Wszyscy zostać. Co się dzieje? Co jest? Wiesz, okłamałam ją. Chwila, co? Nikogo już nie będą wpuszczać. Obóz uchodźców jest pełny. To co teraz robimy? Nie wiem jak ty. Ale ja mam plan. Masz jakiś plan? No o czym ty gadasz? Nic nie rozumiem. Nie!
terrorysta. Tylu ludzi. Bóg dobrze mówił. Przesrana śmierć. Dać się zamknąć w tych punktach kontrolnych, czekając na koniec. Nie wiem, czy przypadkiem nie wolałbym się jednak przespać. Dobra, jazda z tym. No... Chociaż nie, jednak tak, zdecydowanie idę się przespać. O, przepraszam go na chwilę oczy. Take a nap! Można dalej. Komu w drogę, temu trampki na nogę. Jedziesz, mistrzu. Jak tam broń? No, pewnie, że naprawić. Tu wszystko jest 3x3. Korzenie. Kurde, to bym chciał. Jagody. Jagody, przecież to jest mega fantastyczne. A ja tego nie zrobiłem sobie. O! Tu chcę przystanąć. Dawaj, jak dawaj, dawaj! Okej. Leżeć. No widzisz, super. Policyjne samochody są warte zawsze zatrzymania się. Ile tam jeszcze? 1-2 kilometra? O kurde. Kolejna strefa lęgowa. Jak ona mi się na mapie zaznaczyła? Dobrze. Smród gniazda. Musi być gdzieś tutaj. Nie wiem, czy ja chcę się tym zajmować teraz. Raczej nie. Dobra, czy ja przejadę przez to? Nie! Shit! Nie! Fuck, motor mi, kurde. Zaraz wybuchnie chyba. Naprawiaj. Jakoś to ogarnę. Ile złomu? Minus 2, minus 3. Będzie działać. O, piątkę. Trzeba unikać takich krzywych akcji. Muszę być blisko gniazda. Czuję smród. Myk. Gleba, śmierdziele. Nie ma to jak zło. Każdy ziom. O, plus 5, kurde, z samochodu. Super. Dobra, widzę tutaj pewną fajną rzecz. Gdzie to gniazdo? Jeżeli tu będzie, to mogę je rozwalić. Jak najbardziej. Wcześniej nie używałem tego do sprawdzania, gdzie leżą itemy. Nie chcę tego zabierać, to ścierwo. Maczeta to jest moja brońka. Dobra. Zrobię tak. Podluruję ich po prostu. Pyk. Dup. Teraz patrz, gdzie jest mój pistolet. Zapraszam. Kuźwa, nie udało się. Nawet w najmniejszym stopniu się nie udało. I tyle.
gniazdo leży. Dobra, poszło bardzo gładko. Ty, jakieś strzały słyszę. Palić to. Jakiegoś cheeseburgerka by się tu opierdaczyło. Coraz bliżej te strzały. A może ja jednak się tym zajmę? To mi się przyda. Paliwko tutaj gdzieś stało. Lecimy dalej. Benzyna. Właśnie tak. Chyba wystarczy. Daleko jeszcze, kurde, kilometr. Nie śmierdzi. Ej, tu są jakieś zwłoki. O, fuck. Dużo tego. W miarę. A, ktoś strzela. Dobra, i to z tej strony nawet. Nie da się. Zamknięte. O tak o. Leżeć. Lerne świrusy, w błądzie! Gdzie jest ten ziomek, który strzela? To on mnie cały czas tutaj interesuje najbardziej mimo wszystko. Tu coś jest. Nie, to wilk. Wilk, ale z jakąś czerwoną opaską na grzbiecie. Zatem zastanawiające. Gnoju. Leżysz? To się przyda w jakimś obozie. 200% broni. Dobrze, przynajmniej, że zaczęła migać, bo bym nie zauważył tego. Mówiąc szczerze. Napraw. O, ile butlejek. Dobrze, dobrze. Rozumieczek. Tam. O. O. Ten koleś, co strzelał, chyba się zmył. Niestety. Hej, faktycznie. Muszę wypalić strefę lęgową do końca. Gdzie ona jest?
jeszcze tam gdzieś były samochód policyjny. Jakby się wrócić. Nie, tu byłem. O, to by wybuchło ładnie. Założę się, że jest w kościele. Naboje. Poproszę. Tak jest. Ile? Uhu, nice. O, jest ten! Kurde, może topór będzie. Oj, czyżby tutaj nie było możliwości? Chyba spartoliłem swoją jedyną opcję na... Nie, jest, zobacz. Ale o Boże, ile on ma wytrzymałości. Chyba mi się to nie opłaca, zdecydowanie. Dobra, założę się, że w kościele jest strefa. Och, ich tutaj pięć jest do wypalenia. To był zajebisty ślub. Pamiętasz, jak wystraszony był ten Klecha? Myślałem, że się posra ze strachu. Nie otworzy się. No i może tym lepiej. Dobra, walić to. Jadę dalej w takim razie. A już spędziłem wystarczająco dużo czasu. Jadymy. Intruders will be shot. Chyba chcę wejść do tego domu. Coś czuję, że to właśnie tutaj siedzi ten typo. Teraz jakaś snajpa pewnie się pojawi. Go away. Kurde, no jak zaproszenie na mnie, dla mnie to działa, nie? Keep out. Czysto. I co jest? Nic tu nie ma? Naprawdę? I tyle? Naprawdę nic nie ma. Całkowicie. Oj, oj. Ale słabo. Wyjeżdżam stąd. Chociaż mam wrażenie jednak, że nie byłem wszędzie. O dobra, po tej stronie nie byłem. Jest. Coś po co tu trzeba być? Nic nie ma. No widzisz, jednak się myliłem. Zaproszenie nieaktualne. Ale tego typa, co gdzieś tutaj strzela w okolicy, nadal nie znalazłem. Trudno. Spylam stąd. O, jaki kurde łoś. Obóz łupieżców.
wędrówki urządzały sobie najazdy na okoliczne drogi. Gdzie ten obóz? Czyżby tu na górze? No. Chyba tak. Czas się nim zająć. Dobra. Chodź, ziomek. Po kolei, proszę. Kurde, ładnie to idzie. Przygarniam. Jednak broń Mela to jest power, wiecie? Ojejku, złomu nie mam. Ej, to chyba nie jest to. Nie da rady. Nic nie ma, jeszcze zamknięte w dodatku. Ale lipa. A? I pyk. To cokolwiek tu jest? Wrażenie, że nic tu nie ma. No, całkowite nic. Podejrzane majstrówka. Kurde, to wygląda jakby jakaś winda była. Bo nie da się tam wejść. Dobra. Trudno, spływam stąd. Ej, może tam jest ten bus? No. To wygląda. Z paliwem nie najgorzej. Dobra, jedziemy dalej. Znowu ktoś strzela. A, pofatyguje się jednak do tego obozu. Może akurat coś mi się uda tutaj ugrać. Jakieś naboje albo jakąś broń nową. Dobra. Nie widać nikogo. Jakby puchy. Bez kitu nikogo nie ma raczej. I złom by dali chociaż. Już mi się wszystko skończyło. O. Git. Środek sterylizujący. Piątek. Trzy. Dupy potłuc co najwyżej. O, leżą jeszcze tu. Dobra. Nie wiem, gdzie jest w takim razie ta miejscówka, o której on tutaj przed chwilą mówił. Jakieś naboje mi się jednak dostaną. Proszę bardzo i dziękuję serdecznie.
Very nice. Kurde, jak dalej tak pójdzie, to uzupełnię sobie cały arsenał swój. Wierzę na drodze. A, niektóre rzeczy się nie zmieniają. Pięćset. Czas wiatru dodać trochę. Bo się obijałem po drodze. Co tu się od Janie Pawła? Wygląda jak pułapka? Trochę. A, już prawie na miejscu. Paliwo 60-70%. Strefa lęgowa. Uch, ale cuknie. Muszę to spalić, oczyścić wszystko. Następne gniazdo. Dobra, tutaj by się zatrzymam. Maciarze. Bum. Zapraszam. No. Chyba jednak broń mele będzie moją ulubioną. Z tego co widzę teraz. Badam to jeszcze. Coś tutaj. O, samochód policyjny. Przepięknie, no przepięknie wręcz. To taki większy. Kurde, mogłaby jakaś giwera tutaj leżeć w końcu na mnie. Ha! Paliwko. Pięknie. Kawka. Very nice. Przodu go ograbimy. Jak się myśli o tym paliwie cały czas i staje się w wielu miejscach po drodze, to jednak jest ok z tym motorem i z tym paliwem. Pamiętam, że raz mi się przytrafiło miejscówka, gdzie nie miałem paliwa i musiałem niestety pchać ten motor, ale na szczęście nie był to długi dystans. Teraz już bardziej o tym myślę i pamiętam. Wrócę później, dokończę wypalanie tych gniazd. Coś tu się odpierdziela grubego. Nie, dobra, ja muszę tam podjechać, bo to jest chyba jakiś kolejny zaprzyjaźniony gang, zdaje się. Ktoś jest przy bramie. Tak jest. Dobra, dotarliśmy do gangu. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Cześć!